No cześć, jestem Letrak i witam was w kolejnym odcinku z Cywilizacji. Atakujemy na Kabul. Atakujemy na Kabul, potrafimy sobie całą armię tutaj i co? I będzie trzeba ich zaatakować, bo trzeba zwiększać masę. Zwiększamy swoją masę i dlatego ich zaraz zaatakujemy. Na Genewę również przyjdzie czas, ale spokojnie, oni są nawet nieźle... Mają nawet nieźle rozwiniętą obronę. 22 punkty obrony. Natomiast Kabul tylko 16. Więc mam nadzieję, że w paru turach uda mi się ich zaatakować i nie będzie to aż takie trudne. Od razu nawet już przejdę tymi moimi wojskami. Czy ja tutaj, tak, tymi łucznikami mogę zaatakować? Super. Tylko że, wiecie co, łucznik z lasu to on chyba raczej dobrze nie zaatakuje, bo to jest trudny teren. Super. Tak więc teraz wystarczy czekać. Tutaj niech sobie opuszczą turę. I co, Kabul mam nadzieję, że nie będzie pod ochroną nikogo w tej chwili. Nie, i czy mam nadzieję, że nie jest pod ochroną. Na dodatek popełniłem błąd związany z wzięciem ustroju. Z racji takiej, że nie chcę rozwijać tej religii. Już ogarnąłem, że nie w tym rzecz. Wybaczcie, ale wiecie, że ja nigdy nie byłem dobry. Nad tym państwem czuwa Imperium Irokeskie. Dobra, walić to. Ten Imperium Irokeskie też mnie wkurza. I na dodatek... tylko czuwa. Pewnie zamiast przyjaźni będą neutralni. Po prostu... Nie obchodzi mnie to. Zresztą oni tylko czuwają, nie są sojusznikami. Także Kabul będzie nasz, spokojnie. Najpierw ostrzelam ich łucznikami. I przejdę w tej chwili do katapult, mojej ulubionej broni. Zobaczcie, jak tutaj szybko już im złazi ta obrona. Nie no, jestem sadystą, naprawdę, sprawia mi to przyjemność. O. Tych też przybliżę teraz tu. Super. Następna tura. Nie będę atakował tymi włócznikami na Kabul, bo jest to bez sensu. I tylko... Oj, tam dobra. Wiedziałem, że tak będzie. Surowe konsekwencje. Co, wojnę z nami wywoła? Pewnie tak. Natomiast... zmieniłem troszeczkę mój sposób gry od poprzedniego odcinka. Już nie będę grać tak zachowawczo. Z racji tego, że... A tamci uciekli, małe gnoje, łódką. Nie będę grał zachowawczo, bo ta gra... Okej, da się grać zachowawczo. Ale jest to let's play. Przede wszystkim. I jest to pewien rodzaj taki... Po prostu jest to rodzaj filmiku, którym muszę was zainteresować, tak? Dlatego też sposób gry musi być adekwatny do filmiku i do tego, co chcę tym filmikiem osiągnąć. Wow, jak inteligentnie mi to wyszło teraz. Przemowa. Dlatego też właśnie będzie się działo, pewnie będzie sporo wojen. Ok, zdobyłem 120, ten syndronim warszawiaka jest okropny. Chciałbym się go pozbyć, ale to jest takie trudne. Naprawdę, mówienie 20 czy 20. Ugh. Naprawdę straszne. W nowo przejętym Kabulu wybuduje oczywiście sąd, który pomoże zwalczyć dodatkowe niezadowolenie, które wynika z okupacji miasta. Tutaj teraz sobie tymi zbrojnymi podejdę. Niech sobie czuwają. Natomiast armaty przesunę w okolice Krakowa. Czy ci robotnicy już skapnęli się, że mają budować drogę, czy... dżebani jedni. Walić ich, nie lubię ja, nie lubię was. Gnojki małe. Okej. Mogę ulepszyć jednostkę, która atakowała Kabul, tych łuczników. Zmasowany ostrzał. Okej, wezmę to. To już będzie drugi poziom. Także dobra. Niech się teraz jeszcze leczą. Natomiast, dobra. Armaty
No ja może bym przejął Genewę, co? Tylko ja się boję, że oni wywołają teraz wojnę. Czy Genewa... Możemy zażądać daniny. Wiecie co? Nie, zaatakuję tą Genewę, dam radę. Może, nie wiem, może troszeczkę przesadzam teraz z tym, że nie wiem, że poczułem się zapewnie po tym ataku. Ale co mi szkodzi spróbować? Zresztą Genewa i tak prędzej czy później będzie musiała należeć do mnie, bo otaczam ją w końcu. Tak więc nie ma... Nie ma wyjścia. Spróbuję, tylko wiecie co, oni mnie zaatakują. Irokeś mnie zaatakują i to zdaje mi się, że za chwilę. Nie chcę również podchodzić pod ich granice, bo uznają to jako prowokację. Tak więc jeżeli podejdą, zaryzykuję, wiecie. Kto nie ryzykuje, ten nigdy nie wygra. Bo jednak w tej grze trzeba... Gnoje małe. I Hiewata prze... A, jest teraz w średniowieczu. No super. Już nie mogę się doczekać, aż będę miał szpiega. Nie będę podbijał teraz Genewy. Nie ma mowy. Z racji tego, że to się może teraz skończyć źle i... oni mnie zaatakują. Zdecydowanie oni mogą mnie zaatakować teraz. Na dodatek, nie wiem, może nawet wybrałbym się na tą ich stolicę. Chociaż sam nie wiem. Bo jak już mówiłem, zmieniam troszeczkę ten sposób mojej gry na taki bardziej defensywny. Dobra, produkcja w Warszawce. Z racji tego, że... Z tymi pieniążkami nie jest tak dobrze. Ale... Co mi tam? Dobuduję jeszcze jedną katapultę. O, mam łuczników. Może jednak na tą Genewę bym się wybrał. Wiem, że często zmieniam zdanie, ale... Nie będę się teraz wybierał na Genewę. Już jeden podwójny odcinek wystarczy, zdecydowanie. Nie chcę po prostu przesadzać, wiecie? Bo przesada nigdy nie jest dobra. Już się tego nauczyłem. Po co oni w tym Kabulu stacjonują? Nie, oni mają wrócić, ci łucznicy. Tak, zaraz będzie trzeba coś przejąć. Bo już mamy taką ilość wojsk, że jednak nawet wojna z tym Hiawatą nie byłaby takim złym pomysłem. Może wam to się wydać teraz dziwne, to co mówię, zważywszy na to, że Hiawata ma więcej punktów. No właśnie, co on ma? Punkt z populacji. Kurczę, ja naprawdę się muszę po... muszę rozwijać. Z miast, z technologii. Z ziemi. Poczekajcie. Jak on ma... A, on ma religię. No tak, dobra. W sumie to... Rozwijamy się podobnie. Ale ma mniej miast. Mi cudów ma. Tyle samo technologii? Nie no. Wiecie co? A z kim on... Czy ja mogę sprawdzić? Z kim on się przyjaźni? O. Harun al-Rashid uważa, że stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie. A zresztą mogę najechać na Genewę. Kto ich ochrania? Nikt. Dobra. Nieważne. Powoli będę się przygotowywał do tej wojny, może. Chociaż, wiecie co? Mi się wydaje, że oni mnie sami zaatakują prędzej czy później. Bo ta wrogość... on dobrze nie świadczy o nich. Okej, z nikim sojuszu nie mają. Także co, powolutku się zbroimy, znaczy tak naprawdę co już jesteśmy uzbrojeni.
Łódź możemy zostawić bez opieki, jako tako. Lecimy dalej z tymi katapultami i innymi pierdołami. W sumie to mam chęć na tą ich stolicę teraz, żeby ją od razu podbić, bo jest taka słaba. Wydaje się taka słaba i wiecie... Nie wiem, czy dobrze robię. Czy nie wiem, czy nie, znaczy raczej powinienem powiedzieć, nie wiem, czy dobrze myślę. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Także następna tura. I czy ten Kabul nadal się pali? Tak, a bo on jeszcze jakby się nie doleczył do końca po tym moim ataku. W miejscu Krakowa... Chociaż nie, gdybym ja zaatakował tą Onand... to miasteczko. Od razu. To oni niczego by się nie spodziewali. Tak, tak, Detrak Stratek. To raczej nie idzie w parze. Ale spróbuję, no kurde. Dlaczego by nie? Ej, nie, ktoś musi stać w tym Krakowie. A wybuduje się zaraz kolejna... Duchy ostrzegły mnie, że w pobliżu czai się wielkie zło. Nie depcz pamięci twych przodków, zabijając innych ludzi. Macie się czym przejmować, bo czeka was śmierć. Nie mieliśmy złych zamiarów, jedynie przechodziliśmy... Tak, nie mam złego zamiarów, dopiero... Znaczy, jedynie przechodzę w okolice. Ej, to jest całkiem prawdopodobne. Spoko, kurde. Wiecie co? Te emocje. Natomiast Askia... nie chcę z nim ambasady mieć. Na dodatek nie mogę się doczekać, że będę miał szpiegów i będę mógł wykradać technologię. Wreszcie. Wreszcie coś na to czekam. Kurczę, jakieś samochody. Nie wiem o co chodzi, ale chyba w tej Warszawie naprawdę jakieś wyścigi nielegalne. Need for Speed Most Wanted. Bo to nie jest normalne, jak tak prują 200 na godzinę. I że to tak słychać. Dobra, w ogóle czy ja tutaj gram, czy komentuję wydarzenia na drodze? Okej, wy sobie stój tatu. O kurczę, już mają sporą obronę. Nawet jeżeli to sfejle, to sfejle. To nie będzie to źle z racji tego, że przynajmniej pozbędę się mojej armii, która jest niestety dość spora. Mówię niestety, zważywszy na to, że to stanowi dla mnie nawet dość spory problem. Dlatego, że armia jest kosztowna. Każda armia jest kosztowna i dużej armii nie można mieć przez cały czas. Tak przynajmniej ja tak sobie myślę. Że nie można. No bo nie można. Ożeż kurczę, oni coś... Tfu, jak ja mogę to powiedzieć? No, oni się już przygotowują. Wiedzą co knujemy. Mogę nową technologię wybrać, fajnie. Dobra, wezmę obróbkę żelaza, będziemy mogli zbrojnych mieć. Zbrojni są super. Tylko się boję, że... Kurde, no z tą katapultą to już będzie po wojnie, a ta katapulta tam dojdzie. No na serio. Kurczę, no. Wrabiam w gówno takie, że... Dobra, nie... Ej, czy ta katapulta na serio ma tutaj 6 tur na dojście? Ej, ja się tak nie bawię. Bo tutaj nic... Nie, ona tutaj nie ostrzeli. Naprawdę to jest 6 tur. A pieprze. Nie, już naprawdę, na pewno wywołają przeciwko nam wojnę. W tej chwili. To jest pewne. Więcej niż pewne. Ale słabo. Kicha. Tamci też coś knują. Bez kitu, tamci coś knują. Ja to czuję.
Tymczasem niech katapulta sobie jedzie w pobliżu Krakowa. Wybiorę w Warszawie produkcję. Z racji tego, że już naprawdę nie mam co. Czy ja wiem? Czy nie mam co? Tu się buduje mennica. I czy... Nie, muszę wybudować koloseum. Wybuduję koloseum z racji tego, że nie chcę mieć ujemnego szczęścia. Gdyż gdy jest ujemne szczęście, nic się nie rozwija. Przez co jest źle. Jest zdecydowanie źle. Czy ten Songhai... Doszły mnie słuchy o waszej własnej... A wspaniałej armii, wasi wrogowie mają się czego obawiać. No to skoro on tak mówi, no to wiecie, może może jednak uważa, że jesteśmy czegoś warci. Czy jesteśmy coś warci, nie? No oby. A jeżeli nie, to w takim razie się oszukuje. Kurczę, stresuję się tym atakiem. Jak na ogół do tych gier nie podchodzę jakoś tak bardzo emocjonalnie, to natomiast to wywołuje u mnie lekki stresik, żebyście wiedzieli. Okej. Okay. Tamci znów się bronią. Teraz będzie wojna chyba w tej turze. Nie wiem, obstawiam jak... Czy ja mogę tamtych ostrzelać, bo już tak się przymierzam... Dobra, z racji tego, że ja mam tutaj front, to do Kabula się... Do Kabulu. Do Kabula, do Kabulu? O, naprawdę język polski to taki trudny język. O, dobra. Będę ich ochraniał trochę. Oczywiście ta stolica jest naprawdę w dobrym miejscu. Pomiędzy górami, wzgórzami. Małe gnojki się przygotowały na to. Mam trzech włóczników, czyli będzie czym przejmować. Właśnie, pamiętam, że raz chciałem coś podbić. Wiecie, naszykowałem się. Dużo łuczników, jakiś katapult. A tu nagle, wiecie, i było dwóch łuczników. Natomiast atakowałem silniejsze miasto. Znacznie silniejsze. I wiecie, i po prostu nagle. W jednej turze ci włócznicy popadali. Ja się jeszcze nie skapnąłem, że oni padli. I wiecie... Ostrzeliwuje to miasto z tego wszystkiego. A tu nic. I niestety, większość tych moich ostrzeliwujących poległa. Wiem, że to nie jest żadna fascynująca historyjka, ale co mi tam. Wiecie, że ja lubię przynudzać, nie? Jeżeli wiecie, to dobrze. Kurde... Kurde... Ale stres, mówię wam. Okej, ustawimy się tutaj z tymi katapultami. W razie czego, no będą mogli jakoś, będą mogły. Mogły jakoś tutaj dojść w ileś tam tur, aby móc strzelać. Ono, to ich stolice. I za trzy tury rozpoczynamy atak. Rozpoczynamy atak. Bo rozpoczynamy. Super. Tylko, że najpierw ten atak należałoby rozpocząć od tego. Ale dobra, to może jednak nie będę planował tego ataku póki co, zważywszy na to, że jeszcze nie ma wojny. Tak, bez kitu, ale emocje. Kto by pomyślał, że taka gra zwykłe, jakieś tury i inne pierdoły może... Takie emocje dostarczyć, co? Okej, następna tura. Come on, szybciej. Naprawdę, trzymajcie kciuki, żeby oni teraz nie wywołali i nie zdjęli mi tej katapulty. Bo jestem świadomy tego, że oni mogą to zrobić. Jeżeli to zrobią, to...
nie będzie dobrze, wiecie? Ja nie mogę, co oni chcą? Aha, nie mogą mu drogi budować, pierdoły jedne. Dobra, na wypadek ustawię tą katapultę bliżej. Ja pierdzielę, oni tak stoją, że... Nie mogę ich zaatakować. Okej, no. Okej. Dobra, wszystkim dam, żeby opuścili tą turę. Aj, tym nie chcę, tym nie chcę. Oni niech się przemieszczają. Okej, jeszcze jedna tura i możemy coś kombinować. Nie jestem pewien, czy to był nawet dobry pomysł z tą katapultą, aby ona tu w tym miejscu była. Zdecydowanie nie. Z racji tego, że tutaj ją mogłem postawić na miejscu... na miejscu tych włóczników i to byłby dobry pomysł. Natomiast okej, niech tam ci się przemieszczają. Tutaj budują się strzelcy Rydwanowi, więc będą bronić w razie czego Kraków ze strony tamtych dzikusów. Damy radę. A jak nie damy rady, to... to nie damy rady. Modlę się o to, czy modlę, kurde, nie wierzę nawet, ale modlę się, stwarzam pozory, żeby oni mogli podejść tutaj i zaatakować tych włóczników. Żeby katapulta, żeby nie skrzywdzili tej katapulty. Dobra. No i tamci zawsze coś mają, coś nie tak zawsze. Jakbym się przemieścił tutaj. Dobra. Mniejsza. Właśnie. Jeszcze nie. Jeszcze coś. Czy ja tutaj na przykład tą katapultę... Poczekajcie. Nie. Tutaj chcę coś wypróbować. Ta katapulta może ich zaatakować. Może. Super. I tutaj jeszcze chciałbym sprawdzić, czy ci... A, nawet nie mogę tego sprawdzić, gdy nie ma pełnych tur. No to fajnie. Okej, jednak postawię te dwie katapulty, to w razie czego one ostrzelają tych włóczników. No, dobra. Także co, w następnej turze atakujemy... A niech ci robotnicy budują automatycznie, no. Tak zacząłem nimi sterować i zupełnie zapomniałem, że jednak funkcja automatyzacji jest w tej grze naprawdę, a to naprawdę, bardzo pomocna. Nie no, na pewno już teraz wygramy. Znaczy przynajmniej przejmiemy tą stolicę. Nie czekaj. Mamy obróbkę żelaza, jak miło. Wybiorę produkcję w Kabulu. Targowisko. Oczywiście, że targowisko. To przynajmniej da nam złoto. Gildie. Wiecie co? Gildie są fajne pod tym względem, że możemy ustawić w jednym mieście, żeby się rozwijało bogactwo. I wtedy, gdy się to bogactwo rozwija, możemy... po prostu mamy więcej kasy, tak? Więc jeżeli jest jakiś kryzys, na przykład sobie w Warszawie można ustawić, żeby się rozwijało bogactwo. I mamy kasę, monety. Znaczy, złoto. Natomiast ja w tej chwili jednak nie chcę. Dramat i poezja. Amfiteatr. Teolo. Nie, to idzie w złym kierunku. Ja jednak chciałbym... Czy jednak ten dramat i poezja wybiorę, bo po odkryciu dramatu i poezji poszedłbym w służbę cywilną, później w rycerstwo, znaczy później w gildię i rycerstwo. Dalej w mechanikę bym miał kuszników, tak, więc niech dramat i poezja się odkrywają. I czas rozpocząć atak.
Nawet nie wiecie, jak się boję. Dobra, nie mają żadnych sojuszników. A pierdziele. No serio, robię pewnie głupstwo i wy tak się śmiejecie. Boże, Detrak, co ty robisz? Ale wiecie, że jestem dziwny. O kurde. Ciekawe, co mnie zniszczą pierwsi. Dlaczego nie mogę ich ostrzeliwać? A, bo tu jest las i to wszystko. Ajajaj. Wiecie co, oni się tutaj nie pomieszczą. Okej, w takim razie ostrzelam o tą ono do coś tam z katapult. Pierwsze uszkodzenia. Oj, ich dużo. Oczywiście już minus złota mamy, bo przestał ten szlak handlowy tutaj biec. Nie no, damy radę. Okej, dobra. Nie damy rady. Nie wiem, czy damy radę, ale mniejsza z tym. Zobaczy się. Przenoszę katapultę na tą stronę. Tam z prawej jest dość słabo, natomiast... mam awans jednostki. Kogo mogę awansować? Ich. Dobra, uleczę, oczywiście, że uleczę. O, tych też mogę uleczyć, super. Ach, wreszcie gra się nad nami zlitowała trochę. Trochę. Tak więc mam nadzieję, że teraz ci włócznicy padną po ataku jeszcze ze strony katapulty. Tak, padli. Super. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się tutaj, z tego, co tutaj zaszło. Ci łucznicy pewnie wrócą na to miejsce i troszeczkę nas posłabiają. Ale nie ma się czego bać. Muszę wybrać produkcję w Warszawce. Teraz ujemnym złotem się nie przejmuję i dalej włóczników się weźmie. Natomiast mógłbym szlak handlowy stworzyć. Z Almatą, oczywiście. Dlaczego się przerwał? No. I od razu tego złota jest więcej. O, mamy strzelców rydwanowych. Największą zaletą strzelców rydwanowych, poza ich dość małą siłą, ta siła nie jest zaletą, tak dla jasności, nie wiem, bo tak wyszło. W ogóle to dzisiaj tak jakoś rozkminiam i ten komentarz jest mój żałosny, wybaczcie. Ups, zdarza się. A, ja mogę już atakować, dobra. Ale to taki atak nie atak, bo z dwóch katapult to się nic nie zrobi. A tam mam barbarzyńców, już myślałem, że Irokezi mi podpłynęli czymś. Akidoki. No jak się boję. Co się stanie zaraz, bez kitu. O, jakim cudem to się zrobiło? To bolało. To bolało. Ale okej, ta tura nie była dla nas aż tak bolesna. Ja pieprzę. Ile barbarzyńców? Chore. Za dużo ich. Naprawdę trudny teren mam tutaj. Niezły teraz będę miał problem z tym wszystkim, żeby to ogarnąć, okiełznać.
No, wybiorę produkcję w Łodzi. Oczywiście, teraz tych uczników trochę poprodukuję sobie. Kurczę. Nie wiem, co z tymi łucznikami zrobić w tej chwili. Może niech idą naokoło? A wiem coś, co zrobię, wiem co zrobię. Zamienię ich zaraz z tymi włócznikami tutaj. A tamtych włóczników tutaj przesunę. A i wtedy zaatakuję tamtych. Oki. To jest dobry plan. Nie jest dobry, ale nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Nie no, muszę to podbić, muszę. W ogóle nie wiem, ile ten odcinek trwa. Jestem wyłączony z rzeczywistości. Dobre. To było super. Z racji tego, że może ci moi włócznicy teraz nie przeżyją. Nie przeżyli. Ale to nie jest aż tak źle. Z racji tego, że zrobili mi miejsce na innych. O, mogę ich zaatakować. A nie, nie mogę. Tak czy inaczej, postrzeliwuję teraz miasto. Jakim cudem nie mogę tamtych zaatakować? No, bez kitu. Ja pieprzę. I zostanie jeszcze jeden skubaniec. Nie no, tego jeszcze nie spodziewałem. Zupełnie. Zupełnie. Okej, tamtych łuczników osłabiłem. Teraz z tymi włócznikami tutaj przejdę. Tutaj się zamienię może z tamtymi, a nie mogę. Dobra, więc przeszedłbym tędy jakoś. A nie, tutaj idą ci. Oni mają dość... Oj, miałem spory zasięg, świetnie. Okej, także będzie z czego ostrzeliwać. Ja pieprzę, następna tura, szybko. Faster. No zajebiście. O jakim cudem oni przeżyli? A nie, zabita jednostka. Dlaczego ich nadal niby widać? Okej. Ale obrona. Nie no, na serio, jestem pod wrażeniem, bo walczą godnie, bardzo godnie, nawet za godnie, małe gnojki. Więc wchodzimy tam. Coraz jesteśmy bliżej, jesteśmy bardziej już w mieście. Okej. Ach, te lasy i przez to tak trudno jest... Ale dobra, mamy już dwóch... mamy już tutaj cztery jednostki, które mogą ostrzeliwać. Ja pieprzę. Nie wiem, czy to wyjdzie. Dlatego jestem tak właśnie zestresowany. I zaatakowałem Kabul, widzicie, było spoko, bo wiedziałem, że wygram. Natomiast to, co się teraz dzieje tutaj, jest bardzo niepewne. Wyprodukował im się misjonarz. Ciekawe, kogo zaatakują tamci. Ej, to jest dobry chwyt. Super. Może pomyślicie, że nie powinienem się cieszyć z tego, że moja przedostatnia jednostka tych włóczników zginęła. Natomiast mnie to nie niepokoi w tej chwili, z racji tego, że dzięki temu pokonam ich. Dokładnie, pokonam ich. Mogę ostrzeliwać miasto, ale nie. Come on. Nie będę ostrzeliwał miasta teraz. Ostrzelam oczywiście ich. Tylko może najpierw...
Ja nie mogę, nienawidzę tego, słuchajcie, nienawidzę. Że nie mogę przełączać sobie swobodnie pomiędzy tymi. Pomiędzy jednostkami podczas wykonywania akcji. Naprawdę jest dość kłopotliwe. Geronimo. Kogo? Mamy generała. Niech on sobie tutaj do nas idzie. Na pewno nam pomoże. Trochę. Ojajajajaj. Jesteśmy... To bolało. Nie, oni już mogą atakować? Ja pieprzę. To będzie dość trudne. Ale poradzę sobie z tym. Tam w to nie wierzę, ale poradzę sobie. Okej. Niestety mi ci włócznicy zginą. Więc nie wiem, kim mogę to podbić. To cholerstwo jedne. Ale daruję sobie. Zobaczcie, naprawdę ich tutaj osłabiam. O, jak super. Ej, podbiję. Bo są uleczeni, także w tej chwili powinienem... Kurczę, mam nadzieję. A jak nie, wyślę na szybko tych włóczników z Warszawy. Może to coś da. Też, wiesz, to nie jestem pewien do końca. Dobra, więc zrobię tak, żeby się fortyfikowali. I wtedy każdy atak na nich będzie mniejszy. Tak samo ta stolica, której nie potrafię wymówić tej nazwy. Teraz, gdy ma mniejszą obronność, również ma mniejszy atak. Chyba. Ma mniejszy atak. I również ci włócznicy zdecydowali się nie atakować, bo mam nadzieję, że ci boci już zrozumieli, że ja to miasto przejmę w tej turze. O, mamy wojowników z łukiem, super. Bez kitu, jakie emocje, po prostu serce mi wali. Dawno już tak nie podchodziłem do czegoś, do gry z takimi emocjami. Okej. Więc co, teraz tamtych atakuję. Onandaga. Przyłączę miasto. Oczywiście, że przyłączę. I to teraz. Jest to stolica. Jest dość produktywna. Mam nadzieję, że będzie produktywna, lol. Kurczę, udało mi się, nie wierzę. W końcu coś mojego. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że mi się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapcie w górę mile widziane. I zachęcam was do komentowania i subskrybowania. I nie wiem, ile ten odcinek miał minut. Mam nadzieję, że nie 50. Chociaż ktoś was prosił o długie odcinki. Siemanko.